To znowu Sławomir. W ostatnim czasie na rynku od pewnego starszego pana za niebagatelną kwotę 80 zł udało mi się kupić aparat lustrzany analogowy Minolta X300 wraz z lampą błyskową. To jest Krown T816 Tristor. Coś takiego to jest. I do tego w komplecie był obiektyw manualny, uniwersalny, z zoomem 28-70 mm. Jest to mój pierwszy manualny obiektyw, jakiego używałem. Po podłączeniu pod adapter Minolta MD Micro 4/3 z powodzeniem działa z moim bezlusterkowcem, jakim jest Panasonic Lumix GX80. Obiektyw Hanimex Hi-Tech produkcji japońskiej jest dość mało znany. W internecie znalazłem mało informacji o tym obiektywie, ale jest dosyć fajny, ostry. Z ciekawostek dodam, że obiektyw ten posiada funkcję makro. Jak widać, jest to już gotowy zestaw do zamontowania w aparacie system Micro 4/3. Zaraz Państwu przedstawię kilka zdjęć i sample wideo. Ocenicie sami jego jakość.
Od tego obiektywu zaczęła się moja przygoda ze szkłami manualnymi. I wiecie co? Chyba wpadłem w nauk. Mam kolejne dwa. Jakie to są obiektywy? Dowiecie się z moich kolejnych filmów. Jeśli podobała się moja produkcja, to proszę łapkę w górę i oczywiście subskrybujcie mój kanał. Do zobaczenia. Wkrótce.